Witamy ponownie w Barbie i Barbie Show. Podtytuł Jeden dzień z życia. Podtytuł tego podtytułu Wydanie weekendowe. Zaś podtytuł tego podtytułu Tajemnice domu marzeń. W poprzednim odcinku ktoś albo coś ufarbowało całą wymarzoną garderobę. Obyśmy rozwiązały tę zagadkę przed wyjazdem na biwak. To nie mogła być żadna z nas. Wtedy jadłyśmy ciastka w kuchni. Pamiętam to, bo były przepyszne. Malunek serca i kwiatka totalnie ma sens. Dlatego, że wczoraj widziałam kwiatek w ogrodzie. I serce w słoiku z cukierkami, serduszkami. Czy ja dobrze rozumiem? Myślisz, że to cukierek i ogrodowy kwiatek robią psikusy? No, w sumie teraz, gdy powiedziałam to na głos, widzę, że ta teoria wymaga dopracowania. Czeka nas dziś pracowity dzień. Mam niespodziankę dla Brooklyn, żeby pokazać jej, że mimo tego zamieszania, jej uczucia nie są mi obojętne. Hej, przynajmniej nie będziecie miały kłopotu z usunięciem tych plam. W swoich pracach zawsze używam łatwo zmywalnej farby. Nie ma za co. Wiesz co? Trochę się martwię tym wszystkim, co musimy jeszcze zrobić przed naszą wycieczką. No wiem. Cieszy cię to, że ja się martwię? Nie. Ale wiem, że się martwisz. I właśnie dlatego zaplanowałam imprezkę z pakowaniem. Tak! O, Barbie. Dziękuję. Kocham pakowanie, tak jak listy i organizację. Tak. Yeah! Ha? Tak. Do dzieła! I zrobione! To było bardzo miłe ze strony Barbie, że tak się przejęła moimi uczuciami. Powinnam się jej odwdzięczyć. Zdecydowanie się jej odwdzięczę. Tak się ekscytuję. Jedyne, co nam pozostało, to poczekać, aż twoja mama przywiezie tu Jacksa i Jaylę. Niech zgadnę. Tak wiele dla ciebie znaczy to, że jedziemy na tę wycieczkę z nimi i twoimi siostrami, że chciałabyś, byśmy zrobili coś, by to wydarzenie było ekstra wyjątkowe. Ponieważ ty zaplanowałaś nam imprezkę z pakowaniem, ja proponuję, żebyśmy złożyły małą, spontaniczną wizytę u lalek ekstra. Pomogą nam zaplanować małą niespodziankę dla naszych rodzin. Yeah!